Hej, to się nazywa Bad Hair Day, czyli nic mi się dzisiaj z włosami nie udawało. Co o tym rozmawiać nie będziemy. Natomiast będziemy rozmawiać o tym, że po pierwsze dalej jestem jeszcze trochę chora, co słychać po moim głosie, myślę. A po drugie będziemy rozmawiać oczywiście o ulubieńcach grudnia, bo mamy już styczeń. Witam 2017 rok. Oczywiście, odpowiadając na Wasze pytania z góry, pojawią się ulubieńcy całego 2016, albo po tym, albo jeszcze po jednym filmie, ale też tak samo jak poprzednio robiłam, ulubieńców całego roku rozbiję na dwie części, na pielęgnację i na makijaż, bo samych podkładów w zeszłym roku odkryłam, nie wiem, przynajmniej 6, także ciężko będzie mi ogólnie to, tak wiecie, doprecyzować, że było mało, ale jeżeli jesteście w stanie dzisiaj wytrzymać z moim bardzo chrypliwym, z takim dziwnym, chorym głosem, to zapraszam Was na ulubieńców grudnia. Zaczynamy jak zawsze od pielęgnacji i oprócz tego, że moja cera jest normalnie sucha, to przez to, że właśnie byłam chora, tutaj ten obszar jest tak wysuszony na wiór, że sobie tego nawet nie wyobrażacie. Dlatego w ruch poszła po pierwsze oczywiście maść z witaminą A, która jest fajnym takim sposobem na ulżenie sobie w mega przesuszonej, podrażnionej strefie pod oczami, pod nosem, właśnie przez te wszystkie chusteczki. Natomiast jeszcze lepszym rozwiązaniem w okresie przeziębienia jest, u mnie zaś w domu zawsze mówię o jajeczko z Oriflame, czy też uniwersalny krem, niektórzy na to mówią miodek, to jest po prostu Tender Care Protecting Balm, to jest taki uniwersalny krem, z tego co wiem na bazie miodu właśnie, i on nie da się zastąpić żadnym innym kremem w momencie, kiedy mamy katar, kiedy my właśnie tak wiecie, czy to jest normalne przeziębienie, czy to jest alergiczny katar. W momencie, kiedy używacie więcej paczek chusteczek niż zawsze, to jest wybawienie dla nosa. Nie podrażnia skóry. Ja się często spotykałam z takim problemem, że jak próbowałam, jak nie mogłam znaleźć tego i próbowałam go zamienić jakimś innym kremem, czy to takimi maściami łagodzącymi, czy coś, to zawsze ta już podrażniona i taka podirytowana skóra najpierw reagowała w takim pierwszym momencie, kiedy nakładamy nie ulgą, a właśnie pieczeniem, i zawsze mnie to denerwowało. A to przynosi ulgę jak ręką odjął, jeżeli zostawicie to na całą noc pod nosem, to rano budzicie się z taką skórą, jakbyście w ogóle tego przeziębienia nie miały. Oczywiście, jak powtarza się to co kilka godzin, a właściwie kilka razy w ciągu godziny wycieramy ten nos, to tak czy siak kładzenie. Nakładanie tego, choroba mi trochę wpływa na mózg też, nakładanie tego na skórę pod nosem, za każdym razem jak ten nos wytrzecie, naprawdę pomaga w ulżeniu tej skórze. Ten katar już nie jest w 100% upierdliwy, tylko jest tak w 80%. Także naprawdę polecam, nie tylko oczywiście jak macie przeziębienie, to jest naprawdę mega uniwersalny krem, można go używać na przesuszone łokcie, na zajady, to też jest super. Także rewelacja. Jeszcze dodatkowo cena się wszystkim spodoba, bo w regularnej cenie on pewnie kosztuje około 50 czy 40 zł, ale ja go nigdy tak właściwie nie kupiłam w cenie regularnej. Ogólnie dawno go nie kupowałam, bo ja jak to ja mam zrobiony zapas tych kremów chyba w ilości 3 sztuk, także ja jeszcze spokojnie wytrzymam bez zakupu, ale zawsze staracie się polować na niego, kiedy jest w promocji, i wtedy on kosztuje 9,90 i to jest idealna sytuacja, idealny moment, żeby go kupić, bo kupowanie w regularnej cenie po prostu nie ma najmniejszego sensu. W ostatnim miesiącu dołączyłam też jeszcze jeden krok do pielęgnacji skóry pod oczami. Wiecie, że ja akurat w skórę pod oczami to bardzo inwestuję, dla mnie. Niestety, chciałabym, żeby błyniacze, ale niestety najlepiej sprawdzają mi się drogie preparaty. I właśnie do tego kremu z Bobbi Brown Extra Eye Repair Cream, który dalej uwielbiam i nie znalazłam lepszego, bo co jakiś czas zadajecie mi to pytanie, czy warto w niego inwestować, tak? Warto. Dodałam jeszcze jeden krok i jest to serum z Clarence'a. Extra Firming z tej właśnie serii, którą też lubię do kremu na noc. Lift Perfecting Serum, czyli właśnie to jest już serum, i nakładam je zanim nałożę krem pod oczy. W małej ilości jedna pompka spokojnie wystarcza mi na pokrycie tutaj całej okolicy dookoła oczu, czyli nie tylko na dole, ale też całą górną powiekę. Czekam aż się wchłonie i następnie nakładam krem pod oczy.
Bardzo fajne, chyba rzeczywiście zauważyłam zwiększenie tego nawilżenia, chyba że działa na mnie efekt placebo i sobie to wmawiam, ale podoba mi się używanie go. Po prostu jest to dodatkowy krok, który trochę zaspokaja też moją potrzebę dopieszczenia tego obszaru. On ma też takie delikatnie rozświetlające drobinki, które przez to, że odbijają światło, wydaje się, że ta skóra właśnie wygląda na jeszcze bardziej nawilżoną i taką. Wiecie, miękką, ale ten efekt nawilżenia, o którym mówię, to jest to organoleptyczne doświadczenie, czyli po prostu, wiecie, dotykając i ruszając oczami w momencie, kiedy jest aplikowany jeden i drugi produkt, czuję, że nawilżenie jest większe. Jest to rzeczywiście już większy wydatek, ale mówię, jeżeli wy macie również tak samo jak ja tą strefę pod oczami bardziej problematyczną, która niestety nie jest w stanie być zaspokojona tanimi kremami, to też warto się zainteresować tym. Ostatnim produktem z pielęgnacji jest mikrodermabrazja z firmy Mincer Pharma, to jest Vita C Infusion, nawilżająca mikrodermabrazja, zastrzyk energii dla skóry. To jest tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo drobno zmielony peeling. Ja jakieś jeszcze 5 lat temu uwielbiałam takie mega grube peelingi do twarzy. Później zrozumiałam, że dla mojej cery, ogólnie takiej też płytko unaczynionej, to nie jest najlepsze rozwiązanie. I już bardzo dawno nie sięgałam po takie właśnie typowe mechaniczne peelingi do twarzy. Ale spróbowałam tego i na samym początku się zdziwiłam, czemu na opakowaniu jest napisane, żeby szybkimi ruchami wcierać w ten właśnie peeling, tą dermabrazję, wilgotną skórę. Mówię, no dlaczego szybkimi? Po co to jest tak zaznaczone? Jak tylko użyłam pierwszy raz, to zrozumiałam dlaczego. Bo te drobinki są tak naprawdę mega drobne, że jakbyśmy tak powoli sobie przejeżdżały po skórze, to w ogóle ich nie poczujemy i możemy sobie przez to zrobić krzywdy, bo nie będziemy miały wyczucia, bo będzie nam się wydawało, że to i tak nic nie daje i wiecie, będziemy się bawić w nieskończoność. A stosując się do właśnie wskazań producenta, czyli nakładamy na wilgotną skórę i szybkimi ruchami, zwłaszcza w te miejsca, w których mamy jakieś przebarwienia, wcierając ten peeling, czujemy jakby siłę tej dermabrazji i wiemy, w których miejscach nie przesadzić, tak? Bo mówię, w momencie, kiedy robimy to wolno, to ja w ogóle nie czułam żadnych drobinek pod palcami. Bardzo mi się spodobało używanie go, używam tak mniej więcej raz, dwa razy w tygodniu. Co lubię robić, to jeszcze dodatkowo po tej dermabrazji nakładam jakąś maseczkę, czy nawilżającą, czy nie wiem, właśnie na przebarwienia, czy coś takiego, ale właśnie stosując te maseczki po wykonanej mikrodermabrazji, zauważyłam ogromną różnicę, o dziwo. Bo ja często jestem sceptycznie nastawiona do takich dodatkowych kroków, ale w momencie, kiedy następnego dnia się obudziłam po maseczce, którą robiłam sobie od dawna, ale właśnie krokiem, który się zmienił, było dodanie tej mikrodermabrazji, i ta skóra była taka, wiecie, może to nie jest akurat najlepsze określenie, ale była taka wypełniona od środka. Po prostu, jak nakładałam podkład następnego dnia przy tych moich super światłach, to ja byłam w mega szoku. Mówię, kurde, to nie jest moja skóra. No, ja i tak nie mam jakichś problemów z suchymi skórkami. Normalnie, bo teraz mam po przeziębieniu, ale normalnie nie mam i no, nie narzekam na to, jak podkłady na mojej skórze wyglądają. Ale uwierzcie mi, że po zastosowaniu tej dermabrazji, tego mikropeelingu, no to było nieba i ziemia. Oczywiście no, to było takie krótkotrwałe dość, bo następnego dnia już moja skóra jest mega sucha, więc właściwie robi się coraz bardziej sucha, wrażenie z wiekiem, więc ona wymaga większego nawilżenia, ale spodobało mi się na tyle, że w momencie, kiedy przychodzi ten dzień w tygodniu, kiedy właśnie robię sobie maseczki, to ja się nie mogę teraz z tym rozstać i robię to co chwila. Minusem jest to, zauważyłam, że na opakowaniu mamy napisaną nazwę w języku polskim po jednej stronie, a po drugiej stronie w języku angielskim. I na opakowaniu nie znajduje się już żadna instrukcja, składu tutaj nie znajdziemy. Jeżeli mamy ochotę dowiedzieć się takich rzeczy, to musimy znowu sięgnąć do internetu albo do opakowania, które być może nie wyrzuciłyśmy. Także to jest minus, który zauważyłam. Natomiast no, myślę, że łatwo jest zapamiętać, że na wilgotną skórę aplikujemy i masujemy szybko, nie? Także jakbyście miały gdzieś pod ręką Rossmana, bo w Rossmanie też dostaniecie, czy jakąś inną drogerię, a lubicie właśnie taki efekt dodatkowego, jakby wiecie, wzmocnionego działania maseczek i wygładzonej mega skóry, to polecam zainteresować się właśnie tym produktem. Z pielęgnacji to wszystko i przechodzimy do makijażu. I zacznijmy od podkładu.
I ten podkład jest fajny, dlatego się też znalazł w Lubieńcach, ale bardziej znalazł się w tym filmie, bo chciałam się po prostu do niego odnieść, bo zadajecie mi wiele pytań na jego temat. I jest to Healthy Mix zburzyła, ale jest to ta nowa wersja, bo wiele z Was dobrze wie, że ta stara wersja w okrągłej buteleczce była wycofywana z Rossmanów i ze wszystkich sklepów. I nastała taka obawa, że zostanie on wycofany w ogóle ever z produkcji. Natomiast nie, został po prostu zamieniony tą nową, lepszą wersją. Lepszą w cudzysłowie, bo przeważnie, kiedy producenci zmieniają coś na lepsze, to dla konsumentów lepsze nie jest. I właśnie widziałyście, że w kilku filmach miałam go na sobie, było w opisie podane, że to jest właśnie ten, i się pytają się, o co chodzi, jak się zmieniło. Podoba mi się ten podkład i jest ładny, fajnie wygląda na skórze, jest bardzo zbliżony do tego, jak wyglądał Healthy Mix na mojej skórze, ta poprzednia wersja. Czyli jest taki naturalny, średnio kryjący, bezproblemowo się nakłada. Natomiast co się w nim zmieniło, to po pierwsze kolor, bo 51 z nowej formuły jest ciemniejszy niż normalny 51 ze starej formuły, co jest oczywiście zmianą na minus. Nie jest to jakaś duża różnica w kolorze, ale jest ona zauważalna. Jest zauważalna tego stopnia, że jeżeli chcę go nałożyć, no to muszę go przeciągnąć na całą szyję albo dodać kropelkę takiego medium rozjaśniającego. Druga zmiana, jaką zauważyłam, to to, że jest trochę bardziej trwały. Dla wielu osób to będzie na plus, dla mnie chyba jednak trochę na minus, bo wpływa to na to, jak on wygląda na mojej skórze. Ta stara wersja Healthy Mixa, w momencie, kiedy się ścierała, na przykład właśnie tutaj gdzieś z nosa, czy nie wiem, z brody, ona schodziła w taki ładny sposób, wiecie, nie tak, że odsłaniała część widoczną porów, a reszta, wiecie co chodzi, to wygląda jak takie, jakby kropeczki były zostawione tylko na skórze. Niektóre podkłady tak schodzą. I Healthy Mix z mojej twarzy tak nie schodził. On naprawdę w momencie, kiedy się gdzieś tam w jakimś miejscu star, właściwie to było niezauważalne. Też przez to, że nie mam jakichś problemowej skóry, oczywiście. Natomiast ten, kiedy mam go na twarzy, nie wiem, jakieś 8-10 godzin i właśnie po wydmuchaniu nosa, czy nie wiem, przejechaniu szalikiem, są takie miejsca na skórze, które właśnie zdradzają to, że on jest jakby długo bardziej trwały. Bardziej długotrwały, ale też no inaczej schodzi, tak? Bardziej mi się podobało to, jak zachował się na skórze jednak ten stary. Bardzo żałuję, że nie zdążyłam zaopatrzyć się w zapasy tamtej starej wersji, bo teraz już nigdzie nie mogę znaleźć tych najjaśniejszych odcieni. Wszystko tylko 53 i 54 i tak dalej. Natomiast no jest to dobry podkład, jakby on się nie zepsuł tak, że nie będę go używać, bo ta wersja też jest fajna. Ale to nie jest już ten mój ukochany Healthy Mix. Niestety trochę to opłakałam. Ale mówię, dla większości osób pewnie te zmiany będą na plus, bo jest trochę bardziej trwały, także warto sprawdzić tą nową formułę. Ja wiem, że wy wszystkie się gapicie na moje powieki i zastanawiacie się, co to tak się ładnie błyszczy. Nie myślcie, że tego nie zauważyłam. To, co się tak pięknie błyszczy, to jest oczywiście folia z firmy Stila. To jest ten Comex Gold, czyli absolutnie przepiękna folia. To jest ciężki produkt do zdobycia w Polsce, ale jeżeli gdziekolwiek będziecie, czy poza granicami kraju, czy w Polsce dziś traficie jakiś sklep, który będzie miał, absolutnie się nie wahajcie i zaopatrzcie się w te cienie. One są niesamowicie drogie, bo ja go kupiłam za chyba $32 w Stanach, ale jeżeli miałabym w tym momencie postawioną szafę Stili i znowu te folie, to na pewno wzięłabym jeszcze te dwa kolory inne. I ta folia ze Stili to jest produkt, na którym wzorują się inne marki robiąc folie, czyli Makeup Revolution i wszystkie inne. One też ładnie wyglądają, ale one mają kompletnie inny efekt. To jest naprawdę takie kawałki niemal czegoś w opakowaniu. A inna folia, z którą też się bardzo polubiłam w zeszłym miesiącu, pochodzi z firmy Models Own. I to jest naprawdę identyczna formuła jak ta, którą ma właśnie Makeup Revolution. Ja mam tutaj odcień Vintage Pink i to jest właśnie taki metaliczny, blady róż. Przepięknie to wygląda na powiece. Albo możemy nabudować ten produkt tak, że będzie mega intensywny, albo jedynie tylko zamaczając czubeczek palca i aplikując na powiekę, zrobimy sobie taki delikatny błysk. Takie, wiecie, mikro, mega drobinki, które tylko odbijają fajnie, subtelnie światło, ale nie są tak rzucające się w oczy, jak na przykład mój dzisiejszy makijaż. Jeżeli ogólnie lubicie świecidełka,
to jakiekolwiek folie, czy to będą ze Stili, czy to będą od Models On, czy Make Up Revolution, musicie mieć po prostu, no musicie mieć. Nie ma innego wyjścia, musicie je mieć. Dla srok makijażowych jeszcze jeden produkt jest z tej kategorii must have i też o nim dzisiaj powiem i też będę wkurzać pewnie wielu ludzi. I jest to paletka z Urban Decay, ta Moondust. Wygląda jak taki brokatowy cement, jeżeli chodzi o opakowanie, a w środku znajduje się 8 przepięknych, brokatowych, pracowanych pigmentów. Chyba możemy tak to nazwać. Ja już Wam o tym mówiłam w którymś z filmików, chyba w świątecznym chat make-upie. To jest paleta, która, jeżeli gdzieś jedziecie i wiecie, że będziecie chciały się wystroić w jakiś kolorowy, fajny makijaż ze świecidełkami, ona Was ustawia wystarczająco. Nie trzeba brać ze sobą sypkich pigmentów, które wiadomo, mogą się w kosmetyczce wysypać i to już nie jest najfajniejsze doświadczenie z wakacji. A to nic Wam się nie wysypie, bardzo fajnie przyklejają się do powieki bezproblemowo. Można je przykleić też na jakieś takie, wiecie, czy też klej do brokatów, czy nie wiem, chociażby Duraline, ale nie wymagają tego. One same w sobie mają taką świetną, jakby oleistość, która pięknie łączy się też z cieniami na powiece. Zresztą nawet wystarczy ten delikatny różyk nałożyć na całą powiekę i wytuszować rzęsy i już cały makijaż jest zrobiony. Także rzeczywiście warto w te limitowane paletki z Urban Decay inwestować. I mówiłam, że pewnie wkurzę wiele osób, bo ona jest dość ciężko dostępna. Natomiast całkiem niedawno sprawdzałam na stronie polskiej właśnie Urban Decay i one były dalej dostępne. Nie wiem w jakiej ilości sztuk, ale wiem, że tam dalej są. Także jakbyście były zainteresowane ich zakupem, no to warto sobie, wiecie, położyć na nich łapki. W grudniu moje konturowanie i rozświetlenie zostało zdominowane przez dwa produkty z firmy Nabla Cosmetics. I to są dwa pojedyncze wkłady z serii Shade and Glow, czyli rozświetlacz Baby Glow i bronzer, właściwie puder do konturowania Gotham. Ja Wam kiedyś mówiłam, że ja niezbyt lubię, albo nie zawsze konturuję twarz takim właśnie, wiecie, tym pudrem imitującym cień, bo wydaje mi się, że na co dzień, czy takim, wiecie, normalnym, nie do filmowania makijażu, moje kości policzkowe naturalnie wystające wystarczą już, nie trzeba tego jeszcze cienia pogłębiać. Natomiast ten cień, właśnie Gotham, czy Gotham, zależy, jak kto chce to wymawiać, naprawdę. Jest tak delikatny i tak subtelny, w taki naturalny sposób imituje właśnie światło, jakie rzucają kości policzkowe, że nie jest tak inwazyjny, że akurat na moich kościach policzkowych, przy mojej budowie twarzy, nie wyglądają tak, wiecie, ale ma kości policzkowe, tylko, ale ma ładnie wyrzeźbioną twarz. Wiecie, o co chodzi. Więc nawet jeżeli używamy go na bardzo bladej osobie, on wygląda mega elegancko, nie da się z nimi po prostu, no nie da się z nimi przesadzić, mają mega jedwabistą konsystencję, bardzo mi się podobają. No i właśnie te kosmetyki z Nabli można kupić albo jako wkłady, albo jako takie opakowania już w kasetce. Kasetki też są przepiękne, magnetycznie zamykane, możemy bardzo łatwo jednym ruchem wyciągnąć wkład z opakowania i włożyć go do palety, takiej wiecie, jakiś typu zipa, czy coś takiego. Także rozświetlacz Baby Glow i właśnie Gotham. Baby Glow jest mega delikatny, też taki subtelny, elegancki, ale zarazem też ma kopa. Jakbyśmy chciały nałożyć drugą warstwę, to też da radę. Także Nabla. Jakbyście miały kiedykolwiek opory i się zastanawiały nad tą firmą, naprawdę można spokojnie kupować. Już się przekonałam, że mają bardzo wysokiej jakości, zarówno cienie do oczu, jak i jej produkty do konturowania. Pomadki też mają przesłodkie. Ja chyba nigdy nie wspominałam o ich pomadkach, ale one są w takich malutkich opakowaniach, a mają bardzo dużą gramaturę i są mega kremowe. Także ogólnie warto się tą firmą zainteresować. Ale w przypadku na przykład kompletowania takiej paletki do konturowania, Baby Glow i Gotham to są must have'y. I ostatnia rzecz na dziś to jest produkt, który mam dzisiaj też na ustach i jest to pomadka z Zoewy. Ta z tych Pure Lacquer Lips, czyli właśnie z tych błyszczących pomadek w płynie. Bo oni jakiś czas temu wypuścili pomadki te welurowe, matowe. I właśnie ten drugi typ to były te błyszczące. I ja o nich jakoś specjalnie w tym momencie, kiedy one były wypuszczone, nie mówiłam, bo tak, któryś z Was odpisałam w komentarzach, takie błyszczące za bardzo już mi nie robią. W momencie, kiedy po jakimś czasie spróbowałam ich na ustach, on to mówię, no fajne są, ładnie wyglądają,
są bardzo mocno napigmentowane, takie, wiecie, taka jedna porcja, czyli wyjęcie z opakowania i jeszcze na wszelki wypadek pozbycie się tego nadmiaru, w zupełności wystarczy na pokrycie całych ust. One są tak mocno napigmentowane, a przez to, że są właśnie z tych błyszczących, lepiej z nimi na ustach nie przesadzić, bo mogą się albo zebrać tutaj, wiecie, w wewnętrznej części ust w taki nieładny sposób, że wam zostanie na zębach, albo mogą się rozdać poza kontur. I z tym rozlewaniem poza kontur ust też trzeba ogólnie przy nich uważać. Jeżeli chcecie nałożyć ją na jakieś 2 godzinki, nie ma problemu, ale jeżeli będziecie przy tych 2 godzinkach bardzo dużo gadać, to całkiem możliwe, że ona tutaj wam się rozjedzie. Więc są mega komfortowe na usta, dlatego ja dzisiaj właśnie postanowiłam nałożyć, bo usta są tak wszystko tutaj mega suche. One są mega komfortowe, ale jak już patrzyłam w lusterko, to zauważyłam, że zaczynają mi się tutaj poszerzać usta. W moim przypadku, kiedy ja zaraz i tak ten makijaż zmyję i wracam pod koc, to mi nic nie robi, ale wiem już z doświadczenia, że gdybym chciała nosić ją cały dzień, to musiałaby w ruch pójść czy przezroczysta konturówka, czy normalna konturówka, a najlepiej obie naraz. Nawet i z tymi dwoma konturówkami i z tą pomadką miałybyśmy bardzo trwały makijaż ust, ale mówię, weźcie pod uwagę to, że używając ich samych możemy, wiecie, zastać nieprzyjemną niespodziankę kiedyś tam zerkając w lustro. I ja taką niespodziankę właśnie niestety napotkałam na moich ustach, kiedy miałam kurs z dziewczynami z Daxa i użyłam jednego z kolorów, którego wcześniej nie używałam. To był chyba taki mocny różowy. I przez, powiedzmy, nie wiem, 2 godziny wyglądało to fajnie, później przychodzę koło lustra. Dramat. Także konieczne jest używanie konturówek jakiegoś rodzaju. Natomiast rzeczywiście komfortowe są, mocno napigmentowane i długo się utrzymują. No ale jak to takie pomadki płynne, niematowe, no mają swoje minusy, co by tu ukrywać. I to wszystko, jeżeli chodzi o ulubieńców grudnia. Mam nadzieję, że przetrwałyście ze mną i z moim osobliwym głosem. Mam nadzieję, że przy następnym filmie będę miała już bardziej znośny ten głos i że ogólnie te wrażenia estetyczne będą dla Was przyjemniejsze. Koniecznie, jak zawsze, zostawcie w komentarzach swoich ulubieńców, ale tylko z grudnia. Nie zapędzajcie mnie tutaj z ulubieńcami z całego roku. Tym się będziemy zajmować za chwileczkę. Na razie jeszcze musimy ten grudzień podsumować, żeby było ładnych 12 odcinków ulubieńców. Także grudzień tylko proszę mnie wziąć pod uwagę przy tych produktach, które się Wam w zeszłym miesiącu sprawdziły. W opisie, jak zawsze, znajdzie się pełna lista produktów, o których mówiłam. No i tam też będą szczegóły dotyczące mojego makijażu, który dzisiaj mogłam wykonać od kilku dni w końcu. Nie miałam ani chęci, ani siły, ani powodu, ani pretekstu, żeby wykonać taki pełen makijaż, a to jest duża frajda. Także cieszę się, że już trochę staję na nogi. Tylko mi ten głos został taki wkurzający. Nawet siebie sama słyszę, wiecie, tutaj bo mam też trochę uszy zatkane, ale dobra, nieważne. Mam nadzieję, że filmik się Wam spodobał. Jeżeli tak było, proszę Was o zostawienie kciuka do góry. I jak zawsze czekam na Wasze komentarze. Do zobaczenia następnym razem. Pa! Mieszka. Fajne pudełko. Nie pokazywałeś się dawno, Maksiko. Pokaż jeszcze. Ile mamy tutaj świateł teraz? Jaki ty jesteś słodziak? Jaki ty jesteś słodziak?